są warunki do marsowania, aczkolwiek ciężko. Woda ma podobno 13,5 stopnia, temperatura powietrza 10, ale wieje wiatr. Chyba łatwiej mi jest wejść wtedy, kiedy na dworze jest mróz, zero wiatru, a rzeczka czy strumyczek mają 2-3 stopnie. No ale wszystko przed nami. Ala dzisiaj zaliczy swój pierwszy raz. Rozgrzewka przed wejściem. Jak tam, Ala? Zimno! Już jest nam nieco gorąco. Wow, nieco gorąco, to jest tak trochę powiedziane na zapas. No co, rozbieramy się i pędzimy do wody, nie? Chyba gotowe jesteśmy. Woda jest mega ciepła. Ups. Najgorzej jest w morzu z falami jednak. Dlatego, że one są dość wysokie. Opa. I trzeba po prostu przez nie przeskakiwać. I raz mam wodę na brzuchu, a raz mam wodę pod cycki. Nie, no to trwa wariatę po prostu. Ale niestety nie dała rady. Miałam też dużą wprawę, tak mi się wydaje, że dużą, dlatego że jednak codziennie chodzę do zimnej wody, pod prysznicem oczywiście, także odważyłam się już na to, żeby bez względu na porę po prostu odkręcać ten prysznic, przebaczyć na fale, żeby przez nie przeskakiwać, bez względu na porę, czy to jest rano, czy wieczorem, odkręcam ten prysznic. Stoję pod zimną wodą, no i 2 albo 3 razy w tygodniu morsuję w tej mojej rzeczce. Teraz raczej ciężko to nazwać morsowaniem, dlatego że, no tak jak sprawdzałam, woda ma 13,5 stopnia, naprawdę mi jest w niej mega przyjemnie, mega. Nieprzyjemne jest może to, że są te fale i to tak trzeba podskakiwać, bo jak nie podskoczy, to po prostu fala zaleje mi głowę. No i nieprzyjemne jest może to, że wieje, ale to był taki pierwszy moment. A teraz się po prostu mega fajnie siedzi tutaj i wiatr wieje. I jak to się mówi, że zimno jest w naszej głowie. Zimno to jest stan umysłu. Więc to, co pokazywałam wcześniej, nie wiem, czy to się nagrało, bo przez tę falę po prostu co chwilę mi się wyłączała kamera. Ale zimno... Na zimno trzeba zareagować też uspokojeniem oddechu. Wogląd, wdech i wydech. Wdech i wydech. I kiedy masz wrażenie, że cię zatruka, to staraj się uspokoić oddech. Pamiętajcie, to co jest bardzo ważne. Nigdy nie wchodzimy do wody samodzielnie, samemu. Tam na brzegu stoją. Ala stoi w szlafroczku. No i stoi jeszcze Grześ. No i nadzorują mnie. Poprosiłam, żeby stali. Parę ludzi, chyba się nikt nie interesuje, że ktoś jest w wodzie. Co jest ciekawe. Zastanawiam się, czy w ogóle coś będzie słychać, czy po prostu te fale, szum morza, czy to wszystko nie spowoduje, że będzie jeden wielki hałas. Zalało mnie po szyję, no i mam głowę mokrą. Włosy są kompletnie mokre. Kochani, to co jest ważne. To co jest ważne, tak jak Ala powiedziała, że nie da rady, że ją zatyka. Na sam początek możecie wchodzić po prostu zanurzać tylko nogi, możecie zanurzać tylko do ust, do brzucha, dokąd możecie. No, ja uważam, że to jest mój szczyt możliwości, jeżeli ja weszłam do wody, do morza, które faluje, bo
to, co mi się bardzo podoba w tej mojej rzeczce, to jednak to, że ona jest spokojna. To, że po prostu wchodzę i wiem, że nic mnie nie ochlapie. Nie cierpię chlapania. Może dlatego też nie lubię tych zimnych prusznicy. A tutaj ciągle mi coś chlapie. Widzę, że mój Krzychu chodzi też po brzegu. Teraz go wam pokażę. O, tutaj. Dobra, chyba czas wychodzić. Ale czad. Ale jest bosko. Cześć Krzysiu, co u ciebie? No i jak, Ala? Bardzo fajnie. Na początku woda ciepła po rozgrzewce, ale czym wyższa fala, tym to mnie przytykało. No. Się poddałam. Próbowałam dwa razy, Iwonka mnie za rączkę, ale... Ale no, tak do pasa, mokre. Spokojnie. Teraz bardzo ciepło. Ciepło, nie? Cieplusio. Jak jest naprawdę cieplusio. Dla zmarzluchów to jest idealne. No. Ale zawsze trzeba mieć jakiegoś partnera ze sobą. Kogoś, kto za rączkę. Trzymała mnie za rączkę, ale poddałam się. Ale od pasa to, wyżej nie weszłam. Też to, co jest bardzo ważne, to to, że trzeba po prostu wejść z takim pozytywnym nastawieniem. Nie można wejść z takim strachem i o Jezu, teraz te fale, o Jezu, będzie zimno, o Jezu, popatrzą na mnie, o Jezu, co sobie o mnie pomyślą i na pewno mnie to pokona. Jak wchodzę do wody, to wchodzę na takiego pewniaka. Lubię zimno, lubię wodę, lubię w ogóle wejść. Oczywiście drugi głosik mówi, wcale tego nie lubić. Ale uważam, że pierwszy raz to i tak dobrze. Nie, teraz będziesz przyjeżdżać regularnie tutaj. Tak. Aneta, obiecuję, że przyjedziemy. A gdzie my jesteśmy? O! Tutaj. Torbu! Nawet nam panie starsze emerytowane z tego lokalu obok. Biły brawo. Tak. Że biły. A na koniec zjemy coś ciepłego i napijemy się ciepłej herbaty.